Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy świadkami podpisania umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która ostatecznie wskazuje Warszawę jako miejsce siedziby agencji Frontex. Bardzo proszę pana Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, reprezentującego rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz pana Fabrice Legeri, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, o podpisanie umowy. Chciałbym podkreślić, że dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Polski, jest dobrym dniem dla Frontexu, a więc Agencji Unii Europejskiej, dlatego że po wielu, wielu latach właśnie podpisaliśmy umowę, która stanowi o tym, że Frontex na stałe będzie miał swoją siedzibę w Polsce, na stałe będzie miał swoją siedzibę w Warszawie. Przez te lata Frontex był gościem, bardzo mile widzianym w Polsce, ale tylko gościem. Od dziś możemy powiedzieć wprost, że Frontex jest współgospodarzem w Polsce, w Warszawie. Otóż rząd polski zdecydował o tym, że przekaże działkę na położoną przy ulicy Racławickiej na rzecz Frontexu, a sam Frontex na tej działce wybuduje nową siedzibę. Ta decyzja, ta umowa powinna być zawarta już wiele lat temu. Niestety poprzedni rząd, rząd koalicji PO-PSL nie doprowadził do podpisania tej umowy. W związku z tym negocjacje prowadziliśmy pod presją czasu. Ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, negocjatorom zarówno ze strony Frontexu, jak i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za zaangażowanie, za determinację i za dobrą atmosferę tych negocjacji, bo właśnie dziś mamy ich finał w postaci podpisania umowy. Dlaczego Frontex jest ważny dla Unii Europejskiej? Dlaczego Frontex jest ważny dla Polski? Dlatego, że strzeże granic Unii Europejskiej, granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W czasie kryzysu migracyjnego znaczenie Frontexu jest tym ważniejsze, tym istotniejsze. Polska jest zaangażowana w działalność Frontexu. Polska oprócz tego, że strzeże naszych granic, naszego kraju, naszej ojczyzny, jest także zaangażowana w strzeżenie granic zewnętrznych Unii Europejskiej w innych państwach. Chociażby dziś polscy strażnicy graniczni pełnią swoją misję w Bułgarii, pełnią swoją misję w Grecji w ramach Frontexu. Dziś strażnicy graniczni pełnią swoją misję także w innych państwach europejskich na podstawie umów dwustronnych. Ale przede wszystkim nasza aktywność skoncentrowana jest w ramach działania Frontexu. Polska granica jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Polska graniczy z Ukrainą, graniczy z Białorusią, graniczy z Rosją. To na granicy polskiej i białoruskiej w ubiegłym roku dochodziło do prób otwarcia szlaku przerzutu emigrantów z Azji do Europy. I to Polska Straż Graniczna udaremniła te próby, chroniąc Polskę, ale także chroniąc Unię Europejską przed kryzysem migracyjnym. Dziękuję za taką postawę Polskiej Straży Granicznej. To świadczy o profesjonalizmie Polskiej Straży Granicznej. To świadczy także o naszej determinacji, determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby zapewnić bezpieczeństwo w Polsce, ale żeby zapewnić bezpieczeństwo także w całej Unii Europejskiej, bo przecież wszyscy jesteśmy świadomi tego, że miejscem docelowym podróży emigrantów z Azji nie była Polska, tylko nasi sąsiedzi
z zachodu, a więc stojąc na straży granicy polskiej, stoimy na straży również bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za negocjacje. Chciałbym wyrazić i podkreślić swoją satysfakcję z tego, że Frontex na stałe znalazł swoje miejsce w Polsce i w Warszawie. No i jestem przekonany o tym, że nasza współpraca będzie układała się w przyszłości równie dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję.